jeżeli w Polsce mamy ustawę, która mówi o możliwości innych kryteriów do wyboru oferenta niż tylko najniższa cena, ale praktyka jest taka, że w przypadku ponad 90% przetargów, które ogłasza administracja publiczna, a pod tym pojęciem mówimy także o ogromnych przetargach na przykład na roboty drogowe, ponad 90% z nich jest rozstrzygane wyłącznie kryterium ceny, co prowadzi także do tego, że wiele kontraktów, na przykład na roboty budowlane, z uwagi na brak takiej dokładnej analizy możliwości gospodarczych podmiotu, który wygrywa najniższą cenę, doprowadziło to do zerwania pewnej ilości kontraktów, doprowadziło to także do rzeczy, która teoretycznie nie powinna wystąpić. Z jednej strony Polska była w Europie największym placem budowy w ostatnich latach, a z drugiej strony sposób przeprowadzenia przetargów, a także doprowadzenie do sytuacji, że często nie płacono podwykonawcom, mamy do czynienia z zapaścią wśród polskich firm budowlanych, to powinno stanowić przesłankę do jak najszybszej zmiany przepisów. Także nikt w tej sprawie zabierał głos, mówiąc o potrzebie wprowadzenia bardzo precyzyjnie określonej definicji rażąco niskiej ceny jako podstawy do wykluczenia z uczestnictwa w przetargu i cieszę się, że w Sejmie takie prace trwają. Mówię o nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych i trzymam kciuki mocno zaciśnięte, żeby jak najszybciej się zakończyły.